W tych mrocznych czasach X miałem ochotę wyruszyć w długą podróż, żeby chociaż przez chwilę o tym nie myśleć. Pokonałem wiele biomów, dni oraz nocy, aż w końcu dotarłem do czegoś niesamowitego, a mianowicie do miasta żółtych owieczek. Oglądajcie film do końca. Tak, moi mili, wyruszam w podróż samotnie. I tak nawet nie wiem, gdzie ktokolwiek jest i co się dzieje aktualnie, widzowie Napoleonowie. Jest ciężko, ale ja wyruszam w podróż. Moi drodzy, nie dowierzam, co widzę. Tam, no takie coś się nie generuje w Minecrafcie, przyjaciele. Już idę naprawdę długo, zużyłem mnóstwo fajerwerek i jedzenia. I patrzcie, co widzę. Ogromne drzewa. Jakiś domek z żółtym dachem? Ej! Czy to jest jakieś miasto? To jest jakieś miasto, widzowie. Nie wierzę. Nie wierzę, że to jest... Co tu się dzieje, widzowie? Co ja znalazłem? Ej, nie, muszę to wszystko zdjąć, widzowie. Ja nie chcę, żeby mnie tutaj podejrzewali o coś. Co to za nick? Owca Lolo? Kto to jest, widzowie? Czemu on jest na... Tak, znaczy blisko, no daleko Palionowa. Ej, kto to jest? Kto to jest? Czemu ślina cieknie? Czemu ma twarz? Czemu ma twarz? Twarz noobka ma, ale jest owcą. Co to jest za przeinaczony świat? Żółte, czekajcie, ta owca jest żółta i to miasto ma, też ma żółte dachy. Połączyć to, widzowie. Co ta owca robi w ogóle? Na co ona się patrzy? Ja nie chcę jej wystraszyć, ja nie wiem, kto to jest, widzowie. Może podejdę na spokojnie i zapytam się ten. Kurde, dobra, podchodzę, widzowie, stresuję się. Aha, halo? Dzień dobry. Siema, kim ty jesteś? Dzień dobry, ja myślałem, że ty się mi przestraszysz. Ja jestem Palion z takiego innego miasta odległego, bardzo daleko, za 7 grami. Co ty gadasz, że mam gości w moim mieście? Ale ty masz ładny kolor fajny. Ty jesteś zielony? Czekaj, ale co ty taki natarczywy? Ale co natarczywy od razu? Ja natarczywy. Ej, no nie gadaj taki głupo do mnie. Ja natarczywy, no nie. Gdzie tam? W ogóle po co chcesz mecza? Masz mecza. To jest mój mecz. Masz. Mlecza, no masz mlecza, no zbierasz... Aha, ty zbierasz mlecze, żeby wełnę robić, czy co? No dokładnie, ja ty model jesteś nawet. No tak, no bo jesteś owcą, tylko jesteś owcą, która stoi na nogach. Dlaczego nie jesteś jak twoja koleżanka tutaj, patrz. Czemu? Co się stało Marysia z tobą? Co jest? Co, Marysia? Marysia? Ale co z tobą nie tak, że ty nie jesteś jak ta owca? No bo ja jestem tutaj... Co ci? Ale czemu nie masz taką twarz w ogóle? Się okej. Nie no, no to, bo mleczek mi stanął, no. Gdzie ci stanął? W gardle? Co ty jesz mlecze? No, w sumie to jest niedobre. Dobra, powiedz mi, co to jest za miasto? Co to jest? No, to jest moje miasto. Miasto owiec. Miasto owiec, tak? No takie rzeczy... Mogę ci pokazać. Tak, Spokojnie, możesz. No dobra, no to ci pokażę, to chodź. Ty chyba jesteś młodzieniaszek jakiś, co? Masz rodziców? Gdzie są twoje rodzice? Co? No nie wiem, pewnie gdzieś tam są. Nie wiem. A czemu się tak wypuszczają na wolną rękę? No bo jestem dorosły. Już jesteś dorosły? No, mam 12 lat. A, 12 lat, okej. Okay. No to co? Nie jest tak źle, już się bałem, że powiesz mi 5, nie? Bo takiego kolegę mam i jest z nim ciężko, ale okej. Okay. Masz podobno twarz do takiego mojego kolegi. Jakiego kolegi? Taki nubek, no ale... Dobra, no chodźmy, ja jestem chętny, ja chcę zobaczyć, co to jest, widzowie. I ty masz taki statek! Co to jest? To bardziej, jest mój statek! Znaczy, obstawiam, że to twoja rodzina wszystko wybudowała, bo nie wiem, czy ty byś dał radę. Nie, myślę, że ja, no przecież... Jak to moja rodzina? Ja ci nie wierzę, masz 12 lat. Co tu jest? No i owcza, co, masz, owcza wioska, nie? Witamy. Nie, ja mam już 21. No trochę, ale z ciebie starość. No to cię kręgosłup nie ma. Ja cię mogę nauczyć życia, jak chcesz. Owcza wioska, witamy. A co to jest? Tak. Zakazane narzędzie w miasteczku! Masz jakieś ludziczki sobie może? No nie mam nic. Odłóż to. Nie, czekaj tego. Zostaw to. Ale co, czego ty, czemu ty się boisz? No zostaw te nożyczki, no co ty. Ale przecież odrośnie ci futerko. Spokojnie, dobra, nie mam tego w ręce, spokojnie. Nie widzisz mnie. Lolo, ty się tak nazywasz, Lolo, tak? Mam do ciebie mówić Lolo. Lolo.
Lolo. Lolo. Widzowie, poznajcie Lolo. Dzień dobry, Lolo. Masz, bo chyba to lubisz, to ci dam, oddam ci to. Czekaj, tylko ja muszę tu skoczyć. Co ty robisz? Jakim? Czekaj, ja tutaj umiem parkury. No nie, no weź, pomóc ci. Ja nie mogę. Widziałeś tu? Dobra, no spoko, weź sobie to. O, mleczek, co to robi mleczek? No ja ci dałem, no. Nieprawda, a tu są jakieś domeczki takie żółte. Co to za żółte domeczki? A, to tam mieszkają osadnicy. Osadnicy, tak? No, skąd znasz słowa osadniku? Nie, taki slang chyba masz. Chcesz mi pokazać tych osadników? No ale co ma ci pokazać osadników? Osadnicy to osadnicy, no normalne gostki, mieszkają. A osadnicy to też owce tutaj, czy normalnie są osadnicy? Nie, osadnicy to wiesz, są... Co ci jest? Dobra, możesz mi prowadzić. Możesz mi prowadzić. Dobra, to tutaj witam cię w moim mieście. To jest mój most. Miasteczko... Ej, chłopaki, co wy tu robicie? Czemu wyszliście stąd? Ej, dlaczego ty masz inny kolor niż one? No bo ja wpadłem do jaśniejszej farby. A, bo to są jaśniejsze farby, mi się wydaje, że to są po prostu stare owce. Nie, co ty gadasz? Nie mów tak! No dobra, no jaśniejsza farba. Nie mów tak. Taka chyba neonowa farba. Ile ich tu jest? I czemu słyszę zombie? Czekaj, co mówisz, Marian? Serio? Co? Ej, Marian mi powiedział, że sobie śmierdzisz. Ty ich rozumiesz? Jak śmierdzę? Gdzie on jest? Ale go... Aaa, narzędzie! Dobra, to jest on! Marian, co oni ci zrobili? No przestań! Co to się stało? No co? No musiałem. Czemu go obciąłeś? No wyzywam, że śmierdzę. No zima idzie. To niech mnie nie wyzywa, no. A mogę cię powąchać? Nie? To jest dziwne. Pokaż mi swoją wioskę. Daj, niuchnę cię. No przestań! No pokaż swoją... No, no nie, chodź tak za... No to se powąchaj o, tu masz mleczę, patrz. O, masz, pozbieraj wszystkie. Mleczyki są fajne. Lepiej ci? No pewnie. Jaka no, zagroda dobra. Owiec, co tu jest? I one wszystkie dobra. Mlecze lubią? No, to przecież oni się żyją tylko mleczami. Mhm, ej, ogromne jest to miasteczko. To tak, to tutaj są moje owieczki, sobie tutaj mieszkamy i jest w ogóle fajnie, a to jest moja wioska, tam jest mój statek. Czyli to są twoje owieczki, idziemy wyżej, tak? No, my idziemy wyżej, bo logicznie, że idzie się do góry. Gdzie ty mieszkasz? Ale fajna owca, co to? Uhu, to jest mój pomnik, a zobacz na twarz, jaką fajną zbudowałem. I ty zbudowałeś ten pomnik, nie no, to miasto, no bo... Ten pomnik uwierzę, że zbudowałeś, ale to miasto nie ma opcji. No ja zbudowałem, własnymi rękoma to budowałem, łapkami nie, moimi tutaj. Nie ma szans, nie patrz, ma szans. Tymi łapkami, co ci teraz papę nie, dam. Nie, papę nie, ci dam zaraz. Nie ma szans, nie wierzę w to. Chcesz papę? Nie wierzę, przestań. Dobra, no oprowadź mnie dalej. No. Dobra, więc tu jest pomnik, który zbudowałem sam moimi ręcoma i ogólnie tak on wygląda. No i co, no co ci mogę powiedzieć, pokażę ci gdzie śpię. Idziesz? Idę, no. No to szybciej, no, przedzieraj tymi takimi łapcami. Czyli tutaj sobie pomieszkujesz, prawda, Lolo, i tak sobie żyjesz, tak? No. Lolo. A ty skąd jesteś? Kim jaka jesteś? Nazwa, Lolo. Lolo! Jestem Lolo! Lolo, Lolo! Lolo! Ej, to może będzie twój okrzyk! Lolo! Co, ja jestem wikingiem jakimś czy jakimś coś? O, dom Lolo. Będę bieg, patrz! Zrób tak jeszcze raz. Nie zrobię! Nie, to błagam, nic nie zrobię tak. Błagam, zrób tak jeszcze raz. Ale to muszę biec, dobrze. No. Nie wierzę, dobra. Dobra, dom chodź Lolo. Do domu, szybko. Co dobra, to? Tutaj sobie mieszkam, patrz, tutaj mam moje... Co to za owca? Przemienia kolory! O, to Jeb! Cześć Jeb! Co tam Jeb? Czekaj, muszę się pogadać, bo... Jeb podłoga. Czekaj, gadam, nie przeszkadzaj się. Czy chcemy się w tym miastem rozmawiać? Spokojnie. A, dobra, już? Wszystko dobrze, musiałem zapytać o halinkę, ale wszystko nie. A, i to twoje łóżko, rozumiem. Ja nie mogę wokół mlecze. No, jak się śpię, to przynajmniej jest taki piękny zapach mlecza. Ej, a wywróciłeś się kiedyś na ziemi, albo mleczem się powróciłeś? Wiele gdzie to ciężko pierze, ja nie mogę. Jak to się ciężko pierze? Nie, nigdy się nie ubrudziłem. No? Zazwyczaj nie tykam mleczy, wiesz? Dlaczego? No co ty gadasz, jak to mlecze są najlepsze? A patrz na mnie, no ja lubię zielony, także ja szukam... Ja szukam to tego. Co wymyśliście? Na przykład. A, ja też lubię.
Liście lubisz? Fajnie. No, ja lubię w ogóle drugie piętro w budowie. Idziemy spać. Co ja mam z tobą spać? Nie ma opcji. No i spać! No nie będę z... Nie będę z tobą spał, tu sobie prześpię, o. Dobra widzowie, pierwsza noc z Lolo, nie wierzę, że z jakąś owcą śpię w jednym domu. Już? O, cześć. Już no? Oddaję łóżko. Jak się spało? Ej, czemu ty nie spałeś? No nawet wygodne, ale są tak przyśmierdniałe tymi mleczami, że nie mogę, nie? Wiesz, mlecze pachną. Dobra, chodź, idziemy dalej. Ej, a w ogóle skąd ty przybyłeś? Skąd ty jesteś? No przybyłem z Palionowa, takie miasto, jest tam bardzo dużo przyjaciół, ale aktualnie w tym mieście jest taki ktoś, jest bardzo zła postać o imieniu X i ta postać po prostu chce nas zniszczyć, pozabijać, przejąć nasze miasto, przejąć nasze miasto i jest po prostu tragedia. Dlatego, nigdy nie słyszałem o niej. Tutaj nie dotarła? No nie, no co ty, tutaj jest, słuchaj, tutaj masz mamy tylko mlecze, mamy owce i mamy owce. Czemu ty masz tutaj tak spokojnie? Ja właśnie dlatego chciałem, bo nie widziałem swoich przyjaciół ostatnio na Palionowie. I stwierdziłem, żeby przejście i nagle te miasto. W sensie no na pewno na razie ci nie powiem, gdzie jest moje miasto, bo no, nie wiem kim jesteś, może będziesz... Ale ja nie chcę tam... Mam nadzieję, że nie jesteś szpiegiem X. Kim ty? Co ty w ogóle do mnie mówisz? Jestem owcą, mogę ci to udowodnić. Nie jesteś owcą, ale wiesz... Udowodnię ci, dochodź, pokażę. Może pod tym milutkim prześcieradełkiem kryje się wcielony demon. No jesteś baran jednak, nie? Naprawdę. No bo, ale musimy... Nie, no jaki baran? A ty jesteś owca i co? A ty jesteś baran, ale barany są głupsze niż owce. Owce są fajne. Tak? Ja lubię owce. Owce, no owce są... Dobra, na pewno jakiś test IQ będzie trzeba ci przeprowadzić. No, jaki to jest IQ? Chodź, tutaj mamy fontannę. Jak już przyszedłeś, to mi się przydasz. Tutaj? Co? Tutaj? Mam iść? Gdzie mam iść? Jakie no, lilie! Tutaj. Co jest? No, to nawet tu, zejścia nie ma, ja co, mam się zabić? Idziemy, chodź. No gdzie? Na dół! No dobra, Lolo, idę. Dawaj, chodź. Bo ci nie pokazałem, ale ja dostałem przesyłkę fajną. Przez co? Jaką przesyłkę? A potem ci powiem. Lecimy! Ale jazda, Lolo, lecimy! Niesamowite, dobra, Lolo! Lecimy. Kto pierwszy, ten lepszy! Ej, co to jest? O, tu są te domki, ja chcę zobaczyć, jak tu w środku jest. Domek! Aha. Okej, czyli tutaj po prostu jest osadnik. Gdzie jest ten osadnik? Ty, przed chwilą go widziałem! Prowadził się! Tu jest! Ej, ile tu mlecza? Co to za brama? No właśnie, musisz tutaj mi pomóc. Łąka mleczykowa. Czemu mleczykowa łąka. No, pomożesz mi zebrać te mlecze? Wszystkie! No nie, no wszystkie nie damy rady. Wszystkie. Co do mlecza? To co ty mówisz? No ale to jest sama przyjemność, patrz. Jak zaczniesz zbierać mlecze, to zobaczysz, jakie one mają fajne właściwości. Są bardzo zdrowe, flekaki. O, gdzieś to można z nimi robić? Co można z nimi zrobić? Barnik! O! Barnika mogę a to... Co to za wyrośnięte mlecze? Co? To. Wiesz, to są mlecznik! Co? Ty jesteś poważny w ogóle? Ale też patrz! To też można zbierać! Nie, jak są mlecze. Słoneczniki nie są fajne. Serio? Myślę, że tutaj ten sam barwnik, co ty mówisz? A ja ci wyglądam jak jakiś ptak, który zbiera słonecznik. Aha, czyli tylko mlecze, czyli barwnik ze słonecznika wyrzucić, okej. No, oczywiście, że ale tak czy, dobra, nie wiem, czy to jest barwnik. Czym się różni ten barwnik? To jest to samo. To jest to no samo. No ja ci powiem, nie jest to samo. Jak nie? Możemy zrobić test. Ty mi rzucisz barwnik z mlecza i barwnik ze słonecznika, a ja ci powiem, który jest lepszy. Dobra? No dobra. To rzuć mi barwnik, ja ci powiem, z czego to jest barwnik. No. Czekaj, muszę sobie niuchnąć. No. No. To jest ze słonecznika. Skąd to wiesz? Skąd ty to wiedziałeś? Ze słonecznika to jest, to prawda? No tak. Dobra, wyrzucam. No nie będę zbierał słonecznika, jak nie lubisz. Skąd on to wiedział? Zbieramy mlecze. A po co ci te mlecze? Sorry, bo mi tutaj... miałem laga mózgu. Po co mi mlecze? No po co ci te mlecze? No, ale barwniki a co robisz mleczy, no barwniki. Czyli no. Tworzysz tak, zbierasz mleczy najpierw, robisz fabrykę mleczy, potem zmieniasz to w barwnik, a potem przekolorowujesz wełnę na żółtą. Me, dobrze, me. Aha. Jezus, no, ja z osą no i tak jestem w jakiejś innej rzeczywistości. Ja będę miał teraz wełny dużo.
No dobra, czemu ty nie zbierasz? Czemu ty nie zbierasz? No bo ty zbierasz w mecie, ja się zbierałem już w mecie, no. No ale... No starczy ci. Dobra, staka ci nazbieram i starczy. O, mam. No ja... Nawet no, dwa! Jak dobrze? To dwa? No, ej, faktycznie! Staki. Dobra, dawaj, idziemy szybko, prędko, prędko, nogi zapas, nogi co zapas, to jest szybko. Za miasto? Czemu to jest takie wielkie? No co? Jak ty teraz pojedziesz? Czy musimy naokoło iść do wejścia? No. O, naokoło do wejścia, ale to są nie specjalne wierzę. Zabezpieczenia przed baranami takimi jak ty. Aha, czyli dlatego może X u was nie jest, no mamy wioskę taką położoną ale jak ten domek. Ale jaki X? Co ty gadasz o jakimś gubku? To jest złoczyńca, który nas wyniszcza i dlatego chciałem na chwilę uciec, bo nie, już nie mogę. Nie, no co ty gadasz, no nie ma takiej opcji w ogóle. Ja bym na twoim miejscu się zabezpieczył. Nie. Nie, nie, ale ładny nie. Statek, ja nie mogę, co to za miejsce? O, jesteśmy. Nie, no jest tu miło, no nie powiem. Te owce dają mi tu jakiś takiej przytulności. No i gdzie masz wełnę? Ja mam pytanie. Czy chcesz może mieszkać ze mną? Ty chlepiesz? Co właśnie ty jesz? No, to chleb jem. Miam, miam. Czyli ty a lubisz... taki suchy chleb. Ja słyszałem, że chleb daje dla konia, ale dla owiec to jest fajne. Czyli pszenica! Kochasz pszenicę, rozumiem, dobra. No bardziej mlecze. Zamieszkasz ze mną? No nie, ja nie mogę, ja mam swoje miasto. No zamieszkaj! No nie mogę. No nie daj się prosić. Dobra, mieliśmy zadanie, nie, tak? No przestań, Lolo. Mieliśmy zadanie, tak? Mieliśmy zadanie znaleźć mlecze i gdzie jest wełna? Tu. Gdzie tu? No niż tą paczkę! W tej skrzyni? Ja sobie muszę chyba paczkomat zamontować. Tutaj? What? Co to jest, przesyłka jakaś? No, oni normalnie ci... z fabryki wełny. Kto ci wysyła? Wiesz, że to jest z twoich kolegów wełna, a ty każesz, nie, to jest wełna syntetyczna. To jest wełna syntetyczna, zrobiona z pająków, z nici pająka. Cztery nici pająka potrafi zrobić je niepowychajnie. No, no przecież żartuję, nic ci nie zrobię, chodź tu. No nie zrobię ci nic, jesteś miły. Jakbyś był niemiły, to bym ci coś zrobił. Chodź. Nie. Lolo, dawaj tu. Dawaj, Lolo, lecimy. A czemu ty chciałeś mnie obciąć? Dobra. Ja ci tłumaczę, skąd moja wełna pochodzi, a ty mnie chciałeś obciąć. Zbieram to, daj mi kolor, ja ci to zrobię i będziesz... Dobra, to masz, będziesz masz, zadowolony. Masz. O kurde. I masz. Ja się to nie jak najwięcej tego! Jak najwięcej, dawaj to! To się nie mieści! No jak się nie mieści? Wszystko się zmieści, jak się popieści. Naprawdę. No dobra, ale to jest mało, za mało mleczy. Mamy tyle, patrz. No jak za mało mle... No trochę tego jest, no nie mów. Chodź, zbuduję ci dom. No nie, ale ja nie mogę tu zamieszkać. No zamieszkaj! Nie mogę, no naprawdę, proszę. Naprawdę. No proszę. Nie no Lolo, serio, nie mogę tu zamieszkać, serio. A jak ty się nazywasz? Palion. Palion. Cześć, Lolo, miło mi. Lolo. Prawie jak Palion, nawet blisko. Powiem ci tak, ja mam wioskę i muszę się o nią troszczyć, ty masz wioskę, musisz się o nią troszczyć, ale... Ale u mnie nie ma tego gościa, co u was jest. No tak, ale to co mamy, zostawić swoje miasto, żeby je przejął i zniszczył? No! Nie, Lolo, ja muszę wrócić do swojego miasta, ja do ciebie przyjdę jeszcze, spokojnie. Lolo, co ty robisz? Lolo, jesteś szalony. Ale nie, wydaje się spoko. Ej, Marian. Co, kto? To ja idę do nie... Co, no z Marianem się witam. Idę do ziomeczków. Ziomeczki, ziomy. Dobra, Lolo, no jeszcze do ciebie, przyjdę i będę miał biznes. No, trzymaj się. Nara. Ja nie mogę, widzę, poznaliśmy owce Lolo. Napiszcie mi, co sądzicie o nim, czy on nie jest jakimś przekrętem, widzowie? Czy owieczka Lolo, młoda owieczka Lolo, czy jest na tyle miła, żeby się z nią zaprzyjaźnić i tak dalej, zobaczymy tak naprawdę, ale taki fajny vibe z nią złapałem, także zobaczymy, co z tego będzie. Widzowie, ja wracam na Palionowo do swojej wioski i patrzcie, co tu jest, to jest przeogromne, serio. Wracam do swojej wiochy i zobaczymy, co będzie dalej.